No, witam serdecznie. To jest taki filmik poglądowy, po prostu mam kłopot. Ogólnie końcówka mocy z tego, co tutaj to jest końcówka mocy od subwoofera Jamo Sub 650, ale jest nietypowa wersja, bo wersja już wam zaraz może znajdę dokładniejszy opis, bo mam już tutaj taki schemacik, który prawie pasuje do niej, przynajmniej pasują tranzystory mocy. Tutaj są wybrane są te końcówki, bo je po prostu gotuje. Się nagrzewają końcówki mocy i zaraz zobaczycie na oscyloskopie, jakie jest zachowanie tego mostu, bo to jest w mostku H to pracuje, z tego co tutaj wychodzi ze ścieżek i ze schematów takich poglądowych. Odpowiednik tej końcówki to jest znaczy symbol, to jest 60-01-51 wersja czwarta Indigo Dash Dyasychy, dokładnie. Ja to opiszę też na forum naszym forumpiracz.pl i ewentualnie możecie pisać albo pod tym filmem, jeśli ktoś już się spotkał z taką końcówką. Ja wam może zaraz pokażę, jak to wygląda z bliska. Tu oczywiście jest radiator zdjęty i te tranzystorki mocy, które tutaj siedziały, są wyjęte. To są dwa tranzystory typu N i dwa tranzystory typu P. Tylko że tutaj jest na odwrót. Tutaj jest zasilanie pulsowe na córce i tu były typu P. A tu jest ujemne i były typu N. Tak były wstawione. Właśnie jest na odwrót niż ze schematem. Zaraz ja wam tutaj pokażę może schemacik. A może wkleję ten schemacik po prostu do tego filmu. Dobra, tutaj się pojawi schemacik. Słuchajcie, to jest bardzo, że tak powiem, mi podchodzący schemat. Tylko że to nie jest ten chyba prawdopodobnie od tej płyty schemat, ale tranzystory są identycznie zamontowane. Tu mamy wyjście na głośnik, tu mamy plusa, tu mamy minusa. CD minus, a tam wyżej jest CD plus. No i dobra, pokazuję jak on się zachowuje, bo tak trochę nietypowo jak na klasę D. Tak jakby nie miał tutaj właśnie tego PWM-a, tylko zachowuje się w ten sposób, że częstotliwość wejścia tu sygnału jest częstotliwością prostokąta na bramkach tranzystorów. Pierwszy raz się spotykam z taką konstrukcją wzmacniacza. Dobra, słuchajcie, na początek to zróbmy tak, że może będzie widać, może nie. Kurczę, mocny kamerkami. Dobra. Zmierzymy sobie napięcie na surce, nie na drenach, bo dreny idą z tego, co wychodzi na tym schemacie, idą na głośnik i faktycznie tak jest. Włączam zasilanie końcówki. Zmierzmy napięcie na surce. Tutaj będzie dodatnia. Tutaj będzie ujemna. 57-58 V. Czyli między dwoma, między mostkiem H mamy 57 V. Dobra, wyłączmy ją. I teraz spójrzcie na generator i na już wam pokazuję na oscyloskop. Jak to się zachowuje? Typ mam 35 Hz, nie? Czy to ma tak działać? To musi tak działać chyba. Przykładam do ujemnej części. Klikam auto, żeby mi tutaj łapnęło. Jakieś pochyłe jest te zbocze, słuchajcie. Okej.
mamy ujemną część. 10 V jest na działkę, słuchajcie. To teraz tak, voltaż i wolty. 17 V mamy sterowanie dolnej części. Częstotliwość 35 Hz. I teraz patrzcie, przekręcam sobie to. Zobaczcie, co się dzieje. 100 Hz. Bo to jest do subwoofera. No i 103 tu mam i 103 mam na oscyloskopie. A teraz przyłóżmy do dodatniej, do mostka H, do bramek mostka H, mamy na plusie. Czyli po prostu nie ma PWM-a. Ten układ, ja to wyłączę, bo tutaj patrzę, że zaczyna mi smalić jeszcze jakieś rezystorki. Tak dziwnie są zrobione te rezystorki. Nie zmieniamy wypełnienia. To teraz zaczynam się zastanawiać, czy coś jest ze sterowaniem. Tu jest płytka sterowania. Wewnętrzne sieci. Jest płytka sterowania wzmacniaczem, czyli ten nasz cały układ, prawdopodobnie IRS. On jest zalany tutaj klejem, glutem. Trzeba by było wyciągać tą płytkę i zobaczyć, czy to jest faktycznie, czy to się ma tak naprawdę zachowywać. No ale co to mi da, jak ja tam wpuszczę muzykę, to tą muzykę mi przerobi na prostokąt i co? Pierwszy raz mam do czynienia, słuchajcie, ze wzmacniaczem w mostku H. Od zagadka. Teraz jeszcze muszę rozczaić. Jeśli na tych dwóch tranzystorach mamy plusa i sterujemy go górną częścią plusową, tutaj na tych dwóch tranzystorach mamy minusa, to teraz gdzie N, gdzie P? Kanał N, kanał P. Gdzie ja to mam wstawić? No niby prostokąt ładnie wygląda na sterowaniu. Nie powinno grzać tych rezystorów, ale tych tranzystorów mocy, ale one się cholernie grzeją. W 3 sekundy nabierają taką temperaturę, że termik na radiatorze wywala, po prostu wyłącza końcówkę. Gdzie tu jest pies pogrzebany? To też nie jest filtr na wyjściu, bo wyjściowy głośnik, tutaj tymi kablami, jest podłączony bezpośrednio do drenów jednej pary i do drenów plusowych, do drenów drugiej pary. Macie jakąś sensowną odpowiedź? Słuchajcie, piszcie w komentarzach, piszcie na forum piracz.pl. Czy to tak ma działać? Czy jak gdzieś po prostu, może ktoś ma, posiada schemat od, dokładnie od tego modelu SUB 650. Pozdrawiam. Czekam na jakieś info.